Cześć, z tej strony gra w Zero w Lok Literacki. Dzisiaj w krótkiej piłce i chyba jak zwykle w zapowiedziach muszę powiedzieć, że będzie wyjątkowo krótka. Będzie o książce Colsona Whiteheada pod tytułem Rytm Harlemu. Książka no, z dość dużą pompą wprowadzona na nasz rynek, reklamowana, zachwalana. W końcu autor, jak możecie tutaj na okładce nawet przeczytać, zresztą muszę przyznać, że okładka jest kapitalna, po prostu jest przepiękna. Na okładce możecie przeczytać, że autor to zdobywca dwóch Pulitzerów oraz National Book Award. I rzeczywiście tak, Colsona Whiteheada określa się mianem takiego odkrycia literackiego Ameryki. Swego czasu, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie zachwycił naszych tutaj różnych czytelników, może nawet nie różnych, tylko bardzo konkretnych. Barack Obama, który powiedział, że to właśnie książkę Colsona Whiteheada czyta i tak się wtedy wszyscy zachwycili, że ach, no tutaj prezydent Stanów, taki wspaniały, nowoczesny, czyta tę współczesną literaturę, a u nas tylko starocie, więc to pewnie w ogóle nawet nie czytają, nie to, co tam w Stanach. I szczerze mówiąc, nie wiem, być może ta Kolej Podziemna jest rzeczywiście jakąś świetną książką. Nie powiem, opis nawet wyglądał ciekawie, jako taka podróż uciekających niewolników przez różne stany. Dlaczego nie? To nawet mogło się udać. Nawet mnie to zainteresowało. Natomiast ja wcześniej nic Colsona Whiteheada nie czytałem. I do tych rytmów Harlemu podchodziłem z dużymi oczekiwaniami. Na przejrzeniówkach bibliotecznych polecano, znaczy tam mówili, że fajna, ale jakoś tam do ich zestawienia najlepszych książek w miesiącu nie trafiło. Ja rzeczywiście muszę chyba częściej ufać tym przejrzeniówkom, bo jak to z tym rytmem Harlemu jest? No, ja szczerze mówiąc jestem po lekturze i nie bardzo wiem, po co ta książka w ogóle powstała. Problem w tym, że ona nie jest zła. To jest historia człowieka, który Raya Carneya, możemy w blerbie przeczytać, dumnego właściciela sklepu meblowego na Harlemie, który zostaje wplątany w kradzież klejnotów. Znaczy, zostaje wplątany. No on sam z własnej woli, ponieważ wywodzi się z takiego no, dosyć szemranego otoczenia. Jego ojciec był przestępcą, on sam jakby z własnej woli, żeby dorobić sobie do interesu, który mu średnio idzie, no para się jakimś tam paserstwem, ma kontakt z półświadkiem, jego rodzina jest to zanurzona, a jednocześnie bohater bierze sobie za żonę kobietę no, z takich wyższych czarnoskórych sfer, z tych czarnoskórych, którzy się już dorobili, którzy dużo znaczą, którzy mają coś do powiedzenia i jakoś tak próbuje tu lawirować między jednym środowiskiem a drugim. Tak naprawdę ta historia składa się z trzech, jeżeli dobrze pamiętam, chyba trzech takich istotnych części połączonych osobą głównego bohatera i może bohatera jednego jeszcze drugoplanowego i miejscem akcji w zasadzie. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę, bo nie chciałbym wam jej streszczać i psuć wam zabawy, jeśli do tej książki sięgniecie. Natomiast tak, no co mnie tutaj zaskoczyło, bo ja się spodziewałem książki o takim rasizmie, no jaki znamy z telewizji, jaki znamy z literatury, tak, że tutaj właśnie biali dyskryminują czarnych. I nie licząc może drobnych wątków w finale, które by rzeczywiście się no tutaj jakoś wpisywały w taką narrację, to tego w zasadzie nie ma. No co, no jest policjant, który tam ściąga od nich haracze. Ale de facto obraz policjanta, który ściąga haracze, no nie kojarzy się to jakoś z rasizmem, bo to takie wizje są nawet w jakichś takich, no nie wiem, białych środowiskach, tak? Więc to nic tutaj jakby, nic co miałoby jakikolwiek związek z jakąś nienawiścią właśnie związaną z kolorem skóry. W finale rzeczywiście mamy trochę to jakby podkreślone. Gdzieś tam w tle cały czas rzeczywiście o tym się wspomina, że tu jakieś zamieszki,
bo tutaj się jakiś biały właśnie z czarnym pokłócił, ktoś kogoś zabił i tak dalej, i tak dalej. Tutaj policja i tego typu rzeczy, ale to jest cały czas w tle. To jakby ten Harlem był zamkniętym światem. Że tam gdzieś tutaj nas tam wyrzucili z tego i tego miejsca, więc my sobie tutaj żyjemy, jesteśmy zamkniętym światem. Ten rasizm gdzieś tam przybywają ci z południa i nagle się okazuje, że oni czarnoskórzy z południa są źle traktowani przez tych, którzy żyli tutaj, no bo jak to wyście dali się tak długo tutaj terroryzować i co wy, myśmy tutaj jesteśmy wolni dużo dłużej niż wy. Tego typu historie. W ogóle powiem tak, nie chcę tutaj użyć pewnego słowa, za które YouTube może mi, nie wiem, zrzucić film albo ograniczyć zasięgi, ale na początku tej książki pojawia się słowo na czy, takie obraźliwe w stosunku do osoby o czarnym kolorze skóry, które ojciec głównego bohatera mówi o jakimś jego koledze, jeśli dobrze pamiętam, czy kuzynie nawet. Ja w pierwszym momencie pomyślałem sobie, aha, no dobra, no to będzie w takim razie biały bohater, który tutaj, no nie wiem, jest rasistą, natomiast okazuje się, że nie, że oni tam wszyscy są czarnoskórzy i nawet wśród nich, no ciężko powiedzieć, że mamy tutaj rasizm, ale tak, ale dochodzi do jakichś takiej wewnętrznej niechęci, podziału na to, kto kim jest, kto skąd pochodzi, kto ile znaczy, kto jakie stanowisko zajmuje. I ta niezdrowa rywalizacja, która przekształca się w... No cały czas chodzi mi po głowie słowo rasizm, ale nie, które przekształca się w jakieś patrzenie z góry na drugiego człowieka, wychodzi z takich nierówności społecznych i nierówności finansowych. Znaczy jedni się dorobili, jedni się dorwali do władzy i właśnie teraz gnoją innych. Mimo tego, że wszyscy należą do grupy społecznej, która w tamtych czasach nie ma jeszcze pełni praw obywatelskich, tak? Która jest, nie może sobie, nie wiem, na przykład wejść do jakiegoś sklepu konkretnego w białej dzielnicy i czegoś tam kupić, bo tam się ich nie obsługuje, tak? To jednak sami między sobą też traktują się bardzo, bardzo źle. To jest bolączka na przykład głównego bohatera, bo nie chodzi nawet już o jakieś tam wybryki w szkole, że tutaj ten uczeń nam tego tak potraktował, tylko o takie rzeczy, że na przykład jego teść go po prostu nienawidzi, bo uważa go za kogoś gorszego, uważa go za kogoś, kto zepsuł jego córkę, mimo tego, że on nic złego nie zrobił. On po prostu handluje meblami i to jest coś strasznego, no bo przecież jego córka powinna wyjść za prawnika albo powinna wyjść za lekarza, za inżyniera, no ale no nie za handlarza. No tam on nawet dywanami tak go określa. A gdyby się dowiedział jeszcze, że tamten jest związany ze środowiskiem przestępczym, no to byłaby w ogóle tragedia. Tym ciekawsze jest to, że ta najwyższa warstwa tutaj Harlemu wcale nie jest święta, bo oni wszyscy tam dają łapówki, łamią prawo, korzystają z usług prostytutek i tak naprawdę równią się tylko tym, że mają więcej pieniędzy. Więc pod tym względem jest to rzeczywiście bardzo ciekawa książka. I sama ta wizja Harlemu również myślę, że może zrobić wrażenie na kimś, kogo tam ta część świata jakoś bardzo interesuje, kto chciałby poznać historię, dla kogoś, kto może tam był, widział to miejsce, mu się z czymś kojarzy. Ja szczerze mówiąc, mimo tego, że mógłbym próbować tworzyć jakieś tu paralele z różnymi dzielnicami mojego miasta, nie wiem, z Bałutami, z Chojnami zwłaszcza, to nie byłem w stanie się specjalnie w tym Harlemie jakoś zaczepić. Z jednej strony był dla mnie chyba trochę zbyt oryginalny, a z drugiej strony jednak ta oryginalność nie była na tyle mocno zasygnalizowana, żeby mogła mnie swoją odmiennością przyciągnąć. No po prostu, tak? Była to sobie jakaś dzielnica i kiedy w finale tej książki w zasadzie dochodzę do tego, że to jest opowieść o dzielnicy, no to
Mam takie wrażenie, jakby coś mnie jednak ominęło, no bo no, przemyknąłem się przez tę dzielnicę i w sumie niewiele mi z niej w głowie zostało. No bo właśnie, pytanie brzmi, o czym to wszystko jest? I problem polega na tym, że ja odpowiedzi na to pytanie nie umiem wam udzielić. Gosia, tu czytam, chyba nie mylę imienia, mówiła, że zaliczyła tę książkę do porażek zeszłego roku. Ja bym chyba nie był aż tak ostry, bo to się dobrze czyta, to jest dobrze napisane, no jest tu parę ciekawych rzeczy. Problem polega jednak na tym, że rzeczywiście muszę się zgodzić z tym, że ta książka, nie wiem po co ona powstała, bo jako historia gangsterska ona się nie broni w ogóle. Znaczy to trzeba jakby doczytać ją do końca, żeby zobaczyć, jaki tam jest finał, tak? Jako hołd pewnemu miejscu, pewnej dzielnicy, hołd dla pewnego świata, który już odszedł, być może tak. Problem polega na tym, że dla nas ten świat, tak jak mówiłem, jest z jednej strony zupełnie obcy, a z drugiej strony no nie jest, gdyby się, nie wiem, akcja tego, nie wiem, w Azji gdzieś rozgrywała, w Afryce nawet, to by mogło być takie, wow, ale to jest inne, ale to jest zaskakujące. Słuchajcie, ja nawet jak czytałem u Pamuka, o Turcji w Muzeum Niewinności, ja nie znoszę tej powieści, ja się na niej wynudziłem strasznie, ale to było ciekawe, że ja tam widziałem tyle różnych jakby punktów zbieżnych z tym, co ja sam przeżywałem albo o czym wiem z naszej historii, natomiast tutaj w Rytmie Harlemu no mówię, nie wiem, nie, zupełnie jakbym przeszedł sobie po prostu przez tę dzielnicę jako turysta i mnie tutaj autor przeprowadził i pokazał i ja bym po chwili już zapomniał. Nie ma jakby tutaj jakiegoś punktu, z którego to wszystko się rozpoczyna i do którego by to mogło dążyć. Od po prostu taka sobie historia takiego sobie pana, który próbuje właśnie w Harlemie jakoś tam się obronić. Ja porównałem tę książkę na Instagramie do filmu takiego sprzed chyba 2 albo 3 lat, Black Klansman. Nie wiem, czy go pamiętacie, bo ja go też nie pamiętam. To był taki film, a go oglądałem. To był taki film, że pamiętam tylko, że czarnoskóry policjant przez telefon rozpracowywał Ku Klux Klan. I ja mam wrażenie, że po tej książce mi dokładnie tyle samo zostanie w głowie, że to jest opowieść o panu, który handlował meblami i ten był murzynem i próbował się jakoś w tym Harlemie odnaleźć i go mało kto lubił, a on, znaczy no może przesadzam, że mało kto go lubił, ale jedni chcieli od niego pieniądze i inni chcieli od niego pieniądze i koniec. Więc jakby ode mnie, ponieważ to jest dobrze napisane i to się fajnie czyta i to się szybko czyta, to jest takie, no nie wiem, 5 na 10, 6 na 10, no 6 na 10 może, no bo w sumie żadnych błędów jakby tutaj tej książce nie widzę, no tylko po prostu dla mnie jest zwyczajnie nijaka. Ale może jeżeli ktoś z was jest zafascynowany historią, kulturą tej części świata, no to jemu się spodoba, więc tyle ode mnie. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.